Jakie to nie wykonane? Hiện nay ở cái sân vận động này thì nó có thể đáp ứng được cái lượng người đấy, tức là có thể là người ta chỉ có một vài nghìn đô người ta có thể buôn bán với cái một mặt hàng nào đấy phù hợp. Cái điều quan trọng nhất là mình sống như thế nào, mình cư xử như thế nào. Tất nhiên ở đây nó có một cái khó khăn, tức là do cái ngôn ngữ bất đồng, một phần nào đó nó hạn chế cái sự quan hệ, hạn chế một cái phần tiếp xúc để thể hiện cái tình cảm. Theo chú rằng là bất kỳ một cái chính quyền nào cũng thế thôi, luật pháp thì bao giờ người ta cũng phải có một cái, nó đại diện cho một quốc gia, một dân tộc. Nếu như không có một cái luật thì rõ ràng nó sẽ sinh ra một xã hội lộn xộn. No tutaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, gdzie zorganizowano kilka małych restauracji wietnamskich. My się tutaj spotykamy regularnie, bądź mniej regularnie, w każdym razie w niedzielę około południa. Dlatego, że tutaj można zjeść takie dania, jakich nie ma w Warszawie. Tutaj można spróbować prawdziwej wietnamskiej kuchni za przystępne pieniądze w bardzo dziwnych warunkach, co zresztą widać za nami. To są takie bary sklecone z blachy, z plastiku, ze stołów. Warunki są optymalne dla nas, bo my lubimy takie miejsca. Obchodzimy 13 raz w Polsce Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przez cały tydzień mieliśmy festiwal filmowy, były różne inne atrakcje typu jakiś tam pociąg uchodźców z Tłuszcza do Warszawy, który jechał i muzykował. A dzisiaj, tak jak już bardzo, to już stara tradycja właśnie 13 raz, jest piknik. I to jest piknik połączony z różnymi koncertami, z atrakcjami muzycznymi, kulinarnymi, jak różnymi innymi eventami właśnie takimi o charakterze etnicznym. I have been here before. I have been here the first time before 5 years ago. Okay. And absolutely I'm not going to say the life here is easy. It's so difficult, really. It's very very difficult. But that anyway, if I'm going to make comparison between here and European countries, for my opinion here is better for me. And at the same time also now my wife is Polish. For this situation, I have to love this country. Absolutely, I'm here. I'm a student, prepare PhD doctorate, but absolutely, I'm here because we have exhibitions for the Sudans, reflections, the traditions and customs, and our life, our real life in my country, in the Sudans. Uczę uchodźców języka polskiego, elementów kultury polskiej i elementów kulturowych związanych z zachowaniem się w społeczeństwie. Wiadomo, że są różnice kulturowe, prawda? To są ludy kaukaskie, mają inną troszkę mentalność, inną hierarchię, zarówno rodzinną, inaczej traktują się wzajemnie, więc chodzi o to, żeby no, po prostu nie popełnili w jak najlepszej wierze gafy. Więc oprócz nauki języka mamy elementy kultury, na przykład historii, opowiadamy w jaki sposób powstała Polska. Przyjechaliśmy tutaj
zaprezentować folklor amerykański, folklor z regionu Wielkich Równin, taki, jaki faktycznie był, jaki jest naprawdę do tej pory. Chcemy naszym uczestnictwem zburzyć wiele mitów, które powstało, które zakorzeniło się w polskim społeczeństwie dzięki niebywałej fantazji, skądinąd Karola Maja, aczkolwiek prawd historycznych w tym nie było wiele, stąd też, że tak powiem, istnieje mylny wizerunek, że tak powiem, tej kultury na ziemiach polskich. To, co robimy tutaj, to jest przedstawienie tej kultury zarówno dorobku materialnego, jak i gier i zabaw, jak i kultury duchowej, czy po prostu rozstawiając tego typu namioty, tipi, które tutaj są. Staramy się, żeby to była wiedza źródłowa, jak najbardziej rzetelna, a tym samym, żeby z tej kultury nie robić cyrku, ani jakiegoś show, jak to bardzo często próbuje się zaszufladkować. Na początku miał być tylko polsko-wietnamski zespół, ale już mamy mongolsko-wietnamsko-mongolsko-kenijska-polska zespół. Znaczy właśnie zespół jest no, założenie musi być otwarty, żeby przyjmować różne pomysły i nie naśladujemy mechanicznie tradycyjne style wietnamskiego tańca, tylko właśnie inspirujemy się nim. Сына, три дочки. Если Аллах Бог даст, я бы столько еще хотел бы, но условий у меня нет, чтобы больше детей. Но я люблю семью большую. У нас семья тоже большая. У нас 8 братьев, 2 сестры дома. А я самый младший. У каждого есть по 7, по 8 детей. Ну, я дома работал тренером по боксу. Бокс детей учил. И в школе учителем физкультуры, спортом учителем. И у меня дома был склеп, нормально жил, все, дом, все было. Просто эта война все разрушила меня. Просто люди хотели свободу, как и Польша, как другие страны. Польша недавно только получила нормальную свободу. Вы знаете, у нас история, все говорят, что одинаковые. Вас тоже некоторых выселяли там в Сибирь, нас выселяли. Мечтаем, чтобы нормально как-то усвоили здесь, чтобы своя нормальная квартира была, чтобы работа была своя. Но это очень пока трудно здесь. Вот наши орудия труда, бокс. Занимаемся боксом, дети иногда учим такое, чтобы без дела не занимались, детей что-то занятость была, чтобы детей занимаемся боксом, там внизу телевизионка. Сами за свои деньги купили, покупали, там 4 груши покупали, 4 пары перчатки, 2 лапки, 2 маски, вот это все покупали. И часто внизу тренировки делаем. Вот почти полтора года я вот этими детьми, которые здесь выступают, ансамбль, с ними на концерте мой 2 сына там и дочка выступают. С ними вместе ездили на разные концерты. Потом вечеринки такие, все детей собирали, чтобы вечером, каждую субботу, воскресенье, недели у нас были вечеринки. Вот этим тоже я занимался как-то, чтобы веселее было ребята, чтобы чем-то занимались.
jeszcze raz. Dziękuję. Proszę. Proszę. Ja poproszę super kebab. Na cienkie, na grube? Na cienkie. Ostry czy bardzo ostry? Jezu, jaki ostry, łagodny. Proszę, proszę. Super kebab, cienkie, łagodny. Cienkie, łagodny, grubo, łagodny. Przyjechałem jako turysty. Poznałem moja żona. I nie wróciłem. Pracowałem tutaj dalej. Jesteśmy w serialu Samodzielcie. Kilka spotkamy w radia, w TVN. Bardzo dużo stacja, telewizja czy radia. Bardzo dużo ludzi. Super kebab, proszę. Ja dałem kebab jak Polacy lubią. Ja nie tak na przykład Niemcami czy Francuzami. Jesteśmy tutaj, dajemy dla Polacy jak oni lubią. Lubią dobre mięso, nie dużo przeprawione, nie ostre takie. Jak Polacy lubią w każdym razie. Bardiana, najlepsza Warszawa. Marszałkowska, 138, lokal 9. Moje imię Mustafa. Cienkie średnie. Dziękuję. Widzisz, jak się mieć na to? Widzisz? To nie jest to. Nie. Widzisz, jak Gierka jest, nie wiem, Śląsk. Jakiś to nie Gierinczyk, ty nie powiem. W Polsce jestem już prawie 6 lat. Prawda mówiąc, to nie był mój pomysł. To nie był mój pomysł. Rodzice, którzy po prostu mnie zachęcali tutaj na studia. Bo mieli znajomości tutaj i po prostu tych znajomych, którzy zachęcali ich, żebyśmy przyjechali studiować tutaj. Bo nie jestem sam, też mam siostrę tutaj w Łodzi, która studiuje administrację. I nie żałuję, że tutaj przyjechałem. Myślałem, że to był po prostu coś dobrego. Wiele się nauczyłem. Dużo w Polsce się zmieniło, od kiedy Polska wyszła w Unii Europejskiej. To wydaje mi się, że wyjazd z Polaków to też dużo się zmieniło w Polsce, bo oni wjeżdżali. Poszli na przykład w Wielkiej Brytanii, może we Francji, gdzieś w różnych krajach. I widzieli, co się dzieje tam, jak na przykład czarnoskóry tak, są traktowane. I oni, no jak wracali tutaj, to oni też chcieli, żeby było tak samo, jak w tych krajach tutaj. No, czujemy, że to znaczy jest dużo pozytywne zmiany i cieszymy z tego, to jest tylko nasz korzyść. I mam nadzieję, że jestem przekonany, że jeszcze będzie lepiej, bo widzę, że Polacy chcą na pewno się zastosować, chcą żyć jak inni. To jest na pewno nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy będą się zmieniać pozytywnie. Postanowiłem studiować dziennikarstwo i miałem moje ulubione dziennikarze na przykład w Zimbabwe i w telewizji, na przykład w domu oglądam CNN, BBC. Ja też chciałem być na przykład dziennikarzem albo prezenterem. Dlaczego postanowiłem studiować dziennikarstwo? Też oglądam telewizję najbardziej, bo tutaj w Polsce interesuje się polityce, to jest bardzo ciekawe teraz. Nie wiem, czy większość Polaków, czy po prostu jakiś, po prostu jakiś kategoria Polaków, to nie mają pojęcia w ogóle o Afryce. I cały czas odpowiadali pytali czasami takie głupie pytania, na przykład, czy już złapałeś lew, czy mieszkasz z lwem, czy nie wiem, czy mieszkasz w drzewie. Bo oni po prostu myśleli, albo myślą nadal, że Afryka to jest wielka dżungla. Chodzi o samym poznawaniu, o właśnie przy poznawaniu, żeby nie napinać się, tylko żeby być sobą, nawet pożartować, dystans mieć do tego wszystkiego, skąd pochodzisz i tak dalej, mieć dystans do tego i cały czas mieć świadomość, że ja jestem człowiekiem, on też jest człowiekiem. Wiesz, o co chodzi? Żółci, murzyni, biali, wszyscy my mamy te same serce.